Cześć wszystkim. Witajcie na pierwszym filmiku, który nagrywam z głosem. Będzie to próba, więc jeżeli nie słyszycie dobrze albo irytuje Was mój głos, prawdopodobnie i tak go w postprodukcji zastąpię melodyjką. Natomiast piszcie w komentarzach, czy wszystko jest tutaj z głosem w porządku, ponieważ pewne kwestie chciałabym Wam wyjaśnić, jeżeli chodzi o ten album. Jest to album, który zrobiłam na zamówienie mojej znajomej dla jej chrześniaka na imprezę połączoną, na roczek i na chrzcinę. Jest to taka pamiątka, która generalnie miała bardzo dużo założeń. Miał być to album, który będzie zarówno na zdjęcia, jak i na zapiski. Stąd też jego wielkość i grubość, ponieważ z założenia miał być on prowadzony od narodzin Filipka, bo tak ma chłopiec na imię, aż do jego 18. Dlatego jest w nim dużo miejsca na zapiski, co zobaczycie za chwilę. Natomiast nie jest on typowo dziecięcym albumem. Założenie było takie, że ma być on geometryczny, prosty, linie mają być czyste. Może być trochę szalone, jeżeli chodzi o wzory, które się pojawiają. Natomiast miał być bez zbędnych ozdób, bez koronek, ozdobników, słodkich, takich typowo dziecięcych rzeczy, absolutnie bez takiego baby blue, który jest typowy dla tych prac. Ja dla Filipka przygotowałam też rok temu metryczkę, którą możecie oglądać na Instagramie i na Facebooku. Udało mi się do tego albumu znaleźć identyczne papiery, chociaż po roku nie było łatwo. Całe szczęście moja kolekcja jest dość spora i użyłam papierów ze Krzyna, więc nie było problemu z odkupieniem gdzieś tam od dziewczyn zapasów. Mało tego, udało mi się kupić bloczek, który leżał w najbliższym jakszynie od roku. Był strasznie zdezolowany, natomiast ten papier tutaj okładkowy, który się znajduje na wierzchu, to był ten jeden nieuszkodzony arkusz, który mi był potrzebny, który wystąpił też w metryczce i na którym zależało mi najbardziej. Bloki, zaraz Wam pokażę, wyglądały w ten sposób. To są bloki z Actiona 20x20, one też mają te kalkowe papiery, których ja tutaj nie użyłam. Dam znajomej do albumu, może kiedyś po prostu Filipowi zrobią jakieś dekoracje albo sobie to czegoś użyją. Mnie się to nie przyda, więc może powieszą to obok metryczki. Jako ozdobę pokoju powieszoną w ramkę. Użyłam dwa takie bloczki plus jeszcze całe mnóstwo papierów dodatkowych, ale też ze Krzyna. Jakby starałam się, żeby wszystkie papiery były z jednego miejsca, żeby ewentualnie byłoby Wam prościej też powtórzyć tę pracę. Sam album wykonany został przynajmniej w zwierzchu i w większości w środku z tutorialu Kamili Pisarskiej Bryłki. Jest to jedna z dziewczyn, którą oglądam na YouTubie najczęściej. Bardzo lubię jej tutoriale i swój pierwszy album zrobiłam z jej tutorialu. Świetnie tłumaczy, więc naprawdę, jeżeli ktoś dopiero zaczyna, to polecam. Natomiast ja dużo już w środku pozmieniałam. Pierwowzorem był album ślubny, do którego Kamila zrobiła tutorial krok po kroku chyba w 7 częściach. Natomiast ja już go robiłam nie jeden raz, więc w środku pozwoliłam sobie na pewne szaleństwa. No ale przejdźmy do rzeczy. Oczywiście na okładce znajduje się Filipek. To jest zdjęcie wydrukowane na próbę. Ja sobie pozwoliłam go zasłonić, żeby nie używać jego buzi, żeby Wam po prostu gdzieś tam do internetu go nie wstawiać. Natomiast to jest zdjęcie absolutnie do wymiany. Jest tutaj mata, gdzie to zdjęcie jest tylko położone, więc rodzice Filipka będą mogli sobie zadecydować, co tutaj od środka wsadzą. Oczywiście przed zdjęciem znajduje się shaker z mikrokulkami. Więc album też będzie chłopca gdzieś tam zajmował, bo szeleści, bo się rusza. Tak samo takim elementem dodatkowym jest tutaj bryloczek z imieniem Filip. Koraliki również pochodzą ze Krzyna. Bardzo się starałam, żeby absolutnie wszystko, co jest użyte do tego albumu, ze Krzyna pochodziło, żebyście mogli po prostu tam wejść i skompletować sobie wszystko. I teraz tak, album jest dość spory. On ma tutaj ponad 18 cm szerokości, prawie 22
wysokości i jest też dość szeroki, bo to jest ponad 7 cm. I teraz tak, wiązane jest nas wstążeczki, również zakrzyna, mieszanka trzech, rypsowa i dwie satynowe, przy czym te satynowe to są takie trochę gnieciuszki. To znaczy, to nie jest taka 100% satyna, jaką możemy kupić w pasmanteriach. Ona jest trochę cieńsza, więc ona też się super gniecie i wygląda zarówno dobrze wyprasowana, jak i pognieciona. Nie jest tak sztywna, jak te z pasmanterii. I po otwarciu okładka zawsze jest dość gruba, dlatego z boczku jest zabezpieczona taśmą washi. O, widzisz, ktoś mi tutaj już pisze. Tak samo jak krawędzie albumu, też są zabezpieczone taśmą washi, też zakrzyna. Jedynie narożniki są gdzieś tam kupione na bazarku. Zazwyczaj do prac dziecięcych narożników nie używam. To znaczy staram się nie używać takich części, które można gdzieś tam oderwać i po prostu połknąć. Natomiast tu była taka potrzeba, ponieważ te boki są naprawdę grube i chciałam je porządnie zabezpieczyć. Na pierwszej stronie, tak jak u Kamili, najczęściej pojawia się ramka z szybką. Tutaj też możemy sobie wsadzić zdjęcie. Oczywiście jest mata też z wydrukowanym zdjęciem, z pierwszym zdjęciem Filipka zaraz po urodzeniu, natomiast no, nie chcę Wam go pokazywać, więc na razie widzicie samą ramkę. I po drugiej stronie Kamila ma, z tego co pamiętam, klapkę. Ja zrobiłam kieszonkę z okienkiem. To jest patent chyba z innego jej albumu, który też tam gdzieś kiedyś robiłam i który dopiero w przyszłości Wam pokażę, bo mam tylko zdjęcia, ale faktycznie to rozwiązanie mi podeszło najbardziej. I teraz tak, mam maty w całym albumie, jest ich dość sporo. Dałam maty na zdjęcia 10x15, 9x13 oraz maty niewymiarowe, ponieważ ja nie jestem fanką przechowywania ścinków wszelakich po albumie. Jeżeli jest tak, że ja zużywam naprawdę całą kolekcję, to staram się po prostu te ścinki maksymalnie wykorzystać, żeby ich nie przechowywać. Dlatego robię mnóstwo mat na notatki, robię mnóstwo tagów. I tutaj te tagi również się pojawiają. One są po prostu zrobione z resztek, a myślę, że to jest fajny dodatek. I właśnie, mnóstwo tych mat na zapiski niewymiarowych również się przyda, ponieważ to miał być album nie tylko na zdjęcie, ale na powiedzonka Filipa, na śmieszne historyjki, więc tu naprawdę sporo miejsca do notowania się znajduje. I teraz tak, pod zdjęciem mamy na magnes jedną klapkę. Tu się oczywiście pojawią maty ze zdjęciami. Natomiast te maty zostaną dołożone dodatkowo. One będą zarówno w tych mniejszych formatach, jak i w tych dużych. To znaczy sobie po prostu rodzice zadecydują, jakie zdjęcie chcą wywołać, w jakim rozmiarze i co sobie chcą wkleić. Ja strasznie nie lubię narzucania wielkości maty, bo później może się okazać, że ktoś jednak wolałby to zdjęcie wywołać w innym formacie i jest problem. Dlatego zostawiam najczęściej puste miejsce, a maty dorzucam po prostu gdzieś tam dodatkowo do albumu. Pod tą klapką jest następna, również na magnes i tu też miejsce na taką matę. Również dołączoną po prostu jako dodatek. Tu oczywiście mamy sobie kieszonkę boczną. Za kieszonką boczną są dwie maty do naklejenia zdjęć, ewentualnie do robienia notatek. Dużo tutaj nie pchałam, ponieważ nie mam grzbiecików w tym miejscu, więc nie chciałam, żeby to było za grubo. Stron w albumie jest 4, więc w każdej stronie dodatkowo, jeszcze bo one są mocowane metodą Hidden Hinge, są dodatkowe maty na zdjęcia, zdobione z dwóch stron, więc można sobie tutaj zdjęcia dodatkowo wkleić i mieć je na ładnym tle. Więc niezależnie, czy wywołamy małe, czy duże, ono po prostu będzie wyglądać dobrze. One są jeszcze dodatkowo ozdobione uchwycikami wyciętymi z wykrojnika. I na następnej stronie mamy potrójną matę. Oryginalnie chciałam Wam pokazać, w którym miejscu album jest wykonany według tutorialu Kamili, a w którym nie jest. Natomiast to mi się już trochę pokręciło. Robiłam to po prostu już według własnego wyczucia i wydaje mi się, że na przykład ta część strony jest zrobiona według tutorialu, a ta nie, ale założyć się też nie założę, bo po prostu tego nie pamiętam. I tak jak tutaj w kieszonce od góry mamy różne maty. Tu mamy potrójną matę na zdjęcia, otwieraną.
I właśnie, bo Kamila w tym albumie ślubnym miała mnóstwo mat na duże zdjęcia, tak jak to było tutaj. I faktycznie one w albumach weselnych wyglądają przepięknie, bo zazwyczaj mamy mniej zdjęć, ale bardziej reprezentatywnych. Natomiast jeżeli mają się pojawić notatki, to ja wolałam tych miejsc na maty jako takie zostawić jak najmniej, a tam, gdzie się po prostu zmieściło, dałam książeczki rozkładane, dałam dodatkowe wodospady, dałam dodatkowe po prostu kieszonki, miejsca, tak żeby tych zdjęć zmieściło się tutaj jak najwięcej. Nie liczyłam, ile powinno się zmieścić jeszcze. Myślę, że gdzieś tam to z ciekawości na koniec, jak już będę pakować, zrobię. I teraz znowu mamy kieszonki od góry, dwustronne tak maty, dwukolorową wstążeczkę, bo jest to klapka. Klapka podnosi się do góry i pod nią mamy wodospad. Wodospad jest wklejany w tło. To znaczy nie jest taki tradycyjny, jest trochę bardziej skomplikowany, ale dzięki temu dużo, dużo estetyczniejszy, dużo ładniejszy. Oczywiście na tej części górnej również możemy sobie przykleić zdjęcie albo umieścić notatki. Ja sobie może daruję wiązanie. Później sobie to wszystko powiążę. Tutaj w stronie znowu mamy dwustronną matę. Na tej macie również mogą się znaleźć albo zdjęcia, albo notatki. To już wszystko dowolność. I teraz tak, mamy strony bliźniacze po środku, bo jest to środek albumu i tutaj najwięcej się dzieje. Mamy maty, mamy matę zdobioną, mamy tagi, ale mamy też na magnes zapinane, rozkładane, może pojedynczo, rozkładane klapeczki. Ja mam nadzieję, że to widać. Widać. Jest ich całkiem sporo. Wszystkie są zdobione, więc tutaj umieszczone zdjęcia będą prezentować się naprawdę ładnie. Dodatkowo jeszcze otwierają się oczywiście do góry. I to zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Te strony są symetryczne i one są zrobione dokładnie według tutorialu Kamili. Zresztą bardzo mi się to podoba, bo jest to po prostu bardzo, bardzo pojemne. Oczywiście w stronie również jest mata. Tym razem już taka poważniejsza, dla większego chłopca, więc jakby ten album faktycznie gdzieś tam od takiego bardzo dziecięcego, delikatnego, jakiś chmureczek przechodzi do takich wzorów trochę nastoletnich. Także faktycznie, jeżeli będzie on uzupełniany aż do 18, no to się po prostu to gdzieś tam spisze. Co innego, gdyby faktycznie gdzieś się pojawiały co strona jakieś kołyski, smoczki, misia i tak dalej, chociaż takie albumy też uwielbiam i takie wam też niedługo pokażę. Też robione dla pewnego uroczego chłopca imieniem Antoś. Pozdrawiam, ale. I teraz tak, na następnej stronie mamy również matę potrójną. Od góry jest schowany tag, oczywiście w kieszeni bocznej znajdują się maty. Na następnej obok mamy harmonijkę. Tutaj oryginalnie chyba była po prostu mata na pojedyncze zdjęcie. Ja chciałam, żeby po prostu było tego miejsca bardzo dużo, więc raz, dwa, trzy, cztery. Cztery zdjęcia, klapka po drugiej stronie. Też mamy miejsce na cztery zdjęcia, więc jak najbardziej gdzieś tam to po prostu jest pojemniejsze niż same maty, stąd te moje ingerencje. No ale starałam się gdzieś tam po prostu zachować w porządku, w stosunku do oczekiwań i po prostu zrobić to tak, jak miało być zrobione. Tutaj dodatkowo za tą wstążeczką turkusową mamy klapkę i w klapce kieszonkę. Trzy różne wielkości mat, tag, belly band po drugiej stronie, również wielkości różnej maty na zdjęcia. One wszystkie mają zaokrąglone rogi, bo starałam się po prostu gdzieś tam nie ozdabiać tego wykrojnikiem ozdobnym. Unikałam koronek, brzegów pofalowanych, chociaż tych wykrojników brzegowych i dziurkaczy mam sporo, ale ponieważ linie miały być gładkie i proste, to użyłam tylko zaokręglacza do rogów DP Crafta i użyłam tego najszerszego rogu, który jest możliwy. I teraz tak, oczywiście w tej stronie również mamy matę. Matę znowu taką bardziej dziecięcą, chociaż z tej strony już też poważniejszą, także mówię, możemy przeplatać te zdjęcia, możemy je układać chronologicznie. Zawsze nam gdzieś to będzie pasowało. Na przedostatniej stronie jest wodospad.
O, tu mi się coś ubrudziło, ale to nie ma problemu, zaraz to zakleimy. Ten wodospad to już jest ten klasyczny wodospad, wklejany. Oczywiście też na końcu mamy papier ozdobny, kieszonce górnej, maty, tagi. I taki chyba tradycyjny element dla albumów Kamili to jest koperta 3D, którą ja też bardzo polubiłam. I też bardzo często daję w swoich albumach, ponieważ ona sporo mieści. I to właśnie tutaj znajdą się wszystkie dodatkowe maty, chyba że będą to te maty duże, to wtedy one po prostu są dokładane przeze mnie dodatkowo. Tutaj zmieści się również płyta CD, więc tak naprawdę możemy tu dorzucić dodatkowe zdjęcia, których nie wywołujemy, więc no, tych płyt nawet szczerze mówiąc wejdzie tu kilka. Więc o ile, jeżeli Filip będzie miał 18 lat, będziemy nadal używać płyt, no to faktycznie będzie miał pamiątkę, może mieć tam filmiki dodatkowo ze swojego dzieciństwa. Zresztą zachęcam rodziców, jeżeli oglądają ten film, żebyście po prostu oprócz zdjęć spisywali jak najwięcej historii, jak najwięcej powiedzonek, kręcili jak najwięcej filmików, bo to jest naprawdę, naprawdę świetna pamiątka. No i teraz tak, ja mam problem z albumami, które wykonałam dla siebie, których mam naprawdę sporo, z uzupełnianiem ich systematycznie. Ja po prostu nie mam na to czasu zazwyczaj, albo siły już po pracy. I często jest tak, że po prostu trzymam zdjęcia w pudełkach, na przyszłość kiedyś tam je wkleję albo nie, i wiadomo, że kończy się to różnie. Więc wymyśliłam taki patencik, iż ten album, żeby się go prościej przechowywało, bo ma sporo wypukłych elementów na okładce, chociaż i tak nie są to na przykład trójwymiarowe kwiaty, które zazwyczaj gdzieś tam po prostu utrudniają przechowywanie takich albumów inaczej niż w jakimś pokazowym miejscu, przygotowałam na ten album skrzynkę. I do tej skrzynki można po prostu wrzucać luzem karteczki ręcznie spisane na szybko, wrzucać jakieś tam wywołane na szybko zdjęcia, tak, żeby je w przyszłości albo w wolnej chwili, po prostu w wolny wieczór, móc sobie na spokojnie powklejać, żeby tego nie robić na szybko, żeby się nie bać, bo ja też na przykład mam problem taki z notesami, że kupuję sobie mnóstwo pięknych, bardzo drogich notesów, a później nic w nich nie piszę i oni tylko stoją sobie, ozdabiają mi półki w gabinecie, ponieważ boję się, że zaraz coś namazgra, albo to będzie mało ważne, jak na taki piękny notes, albo po prostu zrobię to za brzydko, za szybko i będę żałować, żeby rodzice Filipka nie mieli takiego odruchu, mają po prostu do dyspozycji skrzyneczkę, zaraz ją zresztą pokażę, zawiążę sobie te wszystkie tutaj kokardki. I teraz tak, skrzyneczka jest drewniana, sosnowa, ja ją tylko polakierowałam matowym lakierem, to znaczy zabezpieczyłam ją po prostu przed kurzeniem się, brudzeniem się, ciemnieniem, ale przede wszystkim chyba przed kurzem. No i przede wszystkim takie naturalne drewno po prostu wygląda w każdym domu dobrze. Nie trzeba go szczególnie chować. Jest łatwe w przechowywaniu i pasuje do większości mebli. Dlatego nie ozdabiałam tego i skrzyneczki, chociaż mogłabym, bo dekupażem teoretycznie też się kiedyś zajmowałam, więc mogłabym wymalować tam naprawdę cuda. Ale czy taka skrzynka będzie mogła stać 18 lat na półce u Filipa? Pewnie nie, no chyba że zostanie faktycznie taka naturalna. Przesunę sobie album, pokażę wam jak wygląda. Skrzynka jest prosta. W środku pozwoliłam sobie tylko na delikatne ozdobienie w papierach w kolorze albumu, tak żeby to wszystko się razem ładnie zgrywało. Album się mieści do środka, pozostawiając trochę jeszcze miejsca. A to dlatego, że on będzie jeszcze dodatkowo opakowany w taką bibułkę. Ponieważ to będzie prezent, chciałabym, żeby był ładnie zapakowany, to w taki pergamin to po prostu jeszcze owinę. No i dodatkowo chciałam, żeby ta skrzyneczka była trochę większa, dlatego że tu możemy wsadzić pendrive'a ze zdjęciami. Tu możemy wrzucić wszystkie pamiątki typu pierwsze buciki, pierwsze skarpetki. No nie wiem, czy mama będzie chciała podarować test ciążowy Filipowi na 18, ale,
ale jeżeli sobie zostawi ten album na pamiątkę, no to też jak najbardziej takie pamiątki mogą się tam znaleźć. Dodatkowo pewnie na chrzciny dostanie albo na komunię, nie wiem, spinki do mankietów, medaliki i tak dalej. To wszystko może po prostu wtedy leżeć w jednym miejscu razem z tym albumem. I łatwo się to przechowuje, nic się nie gubi. Szczerze mówiąc, uważam, że to jest chyba po prostu jedno z lepszych rozwiązań, jeżeli chodzi o takie pamiątki. Sama mam je rozwalone po prostu w 15 różnych miejscach i żałuję, że nie miałam takiej sprytnej cioci, która mi taki album zamówiła albo zrobiła sama i przygotowała taką pamiątkę, bo za 18 lat, jeżeli ten album będzie naprawdę wypełniony historyjkami pierwszych śmiesznych powiedzonek, pierwszych randek, pierwszych uwag od nauczyciela, pierwszych kartkówek, które po prostu mają tu miejsce, bo jeszcze zobaczcie, że między stronami jest kupa miejsca, więc tak naprawdę można tutaj sporo w tych kieszeniach jeszcze zmieścić. Oczywiście zawsze można mi ten album jeszcze gdzieś tam przynieść, ja dorobię dodatkowe klapeczki, dodatkowe maty i zawsze to proponuję wszystkim znajomym, że jakby co, po prostu dołożę im dodatkowe elementy. No to naprawdę, dając taki album na 18, no to jest świetna pamiątka i szczerze mówiąc, ja chciałabym i też w przyszłości chciałabym zrobić taki album swojemu dziecku. Mam nadzieję, że Filip będzie zadowolony, że rodzice Filipa będą zadowoleni i że chrzestna Filipa, pozdrawiam, też będzie zadowolona, ponieważ albumu jeszcze nie widziała. Teraz jak to nagrywam, natomiast jak wrzucę film, no to już będzie po premierze, więc wtedy mam nadzieję, że się wypowie, czy album się spodobał. To by było na tyle. Przypominam, wszystkie rzeczy użyte do albumu zostały zakupione w Actionie, oprócz papieru białego, bazowego, bo jest to papier 280 i 250 satynowany, więc te po prostu gdzieś tam zamawiam sobie, tak jak birmaty i narożniki, to są wyjątki. Reszta papierów Action, dodatki Action, wstążki Action, koraliki Action, także polecam. Pojedźcie sobie, sprawdźcie, wejdźcie na tutorial Kamili i naprawdę przygotowanie takiego albumu to jest trochę pracy, sporo czasu, ale niesamowita przyjemność i mam nadzieję, że Filip będzie miał tej przyjemności z oglądania tego albumu i posiadania tego albumu jeszcze więcej niż ja zrobienia go, a to chyba będzie trudne, bo naprawdę się cieszę, że znalazłam czas, żeby go wykonać. No i mam nadzieję, że Wam również się podoba, że filmik się przyda i kogoś zainspiruje. Żegnam się z Wami. Jeszcze raz prośba na koniec, ta sama co na początku. Dajcie znać, czy słyszycie wszystko w porządku, czy ustawiacie inaczej światło, czy ustawiacie inaczej mikrofon. To jest próba. Mam nadzieję, że mój głos nie będzie aż tak bardzo denerwujący, żebyście musieli ten film wyciszać. No dobrze, dzięki Wam i do zobaczenia w następnym filmie.